Cię posłać ja ten medal za zasługi dla rozwoju wędkarstwa z Pana wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem, bo taki mamy zwyczaj w Związku Wędkarskim. Później się będziemy chwalić, co Związek robi, ale teraz, żeby to było naprawdę efektownie i elegancko, to ja ten medal przekażę prezesowi, który wręczy Panu na osobiście. Proszę uprzejmie. Uważali, że całą przemowę powiedziałeś. W związku z czym ja w imieniu Zarządu Wydajnego Polskiego Związku Wędkarskiego z przyjemnością chciałbym wręczyć ten medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa polskiego, no i za tą całą pracę i kontakty z naszymi wędkarzami tego rejonu 6. jak najlepszego króla. Panie pośle, żeby to było prawomocne, jest to uchwałą Zarządu Głównego przyznane PZU. Te podstawowe wasze ogniwa, waszej struktury były za tym, żeby mnie waszym oznaczeniem obdarować i się zgodziłem i to naprawdę z wielką satysfakcją i z honorem przyjmuję, także serdecznie wam za to dziękuję, na pewno będzie to stać na jednym z głównych miejsc już mojej kolekcji, jeśli chodzi o pracę i współpracę posła RP z organizacjami takimi jak i wasza. Także jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za to i tak jak powiedziałem, będę z wami, tak jak to powtarzałem nieraz, na dobre i na złe. A przede wszystkim trzeba być wtedy, gdzie jest potrzebne spotkanie się, pomoc, jakaś dorada. Nie zawsze jest i wam zależy na tym, żeby coś wspomóc finansowo czy materialnie. Dlatego też nie przedłużając, serdecznie wam za to dziękuję i tutaj się oddaję do waszej dyspozycji, jeśli chodzi o następne dni, tygodnie, miesiące, lata. Ja też chciałem przy okazji, żeby zakończyć tą taką część oficjalną, ponieważ tutaj w tej chwili jak się przyglądam waszym twarzom, wyglądacie inaczej. Wyglądacie inaczej, ponieważ tam nad stawem też wyglądacie inaczej. Chcę powiedzieć, że tutaj dużo gorzej wyglądacie. Lepiej wyglądacie tam na stawach. I to z satysfakcją podkreślam, ponieważ wy tym żyjecie i tu chciałem wam bardzo serdecznie za to podziękować. Ja to podkreślam na każdym spotkaniu, czy to jest na szczeblu wojewody, czy na szczeblu komisji, gdzie współpracujemy i pracujemy na rzecz środowiska, że właśnie wasza organizacja to jest ZUR. I nikt wam za to nie dziękuję. Wy to robicie społecznie, wy to robicie z zapałem i naprawdę robicie to przespaniale, a te wody i to otoczenie tych wód jest przez was tak zadbane. To przy okazji jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że tak bardzo mocno angażujecie młodzież. Ja się cieszę, na tych zawodach jest tam właśnie puchar wręczany dla tych najmłodszych, że ta młodzież tam ciągnie, tam jest i funkcjonuje. Jest to bardzo ważna rzecz. Wszyscy podkreślają to, tylko kto się przyczynia do tego, tak jak wy, że ta młodzież idzie tam z zapałem, nie idzie z musu, tylko z zapałem i ona tam bierze udział i funkcjonuje. Przy okazji również chciałem podziękować, ponieważ z mego biura tutaj taką guru, jeśli chodzi o współpracę z wami, to jest Sławek Fintory. Sławek, serdecznie ci dziękuję, robisz to wspaniale, robisz to bezinteresownie i robisz to naprawdę z takim przekonaniem, tak jak wy wszyscy. Dlatego też chciałem tutaj w tym środowisku, właśnie w tym, z którym on tak... Poseł jednak równo obdarza, że podziękuję za zainteresowanie się naszymi problemami, za wspomaganie naszych działań z młodzieżą, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, że znajdujemy osobę, która wspiera nasze społeczne działania. Ona również wspiera to społecznie, bez żadnego przymusu. Tak jak widzicie, koledzy, no mamy tutaj kilkudziesięciu posłów. Z tego co wiemy, tylko pan poseł jest łaskawy wspomagać tą naszą działalność. Resztę specjalnie tymi sprawami się nie interesuje. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Thank you.
Zarządu Głównego. Poparliśmy to również na Zarządzie Okręgu, aby taki medal panu przyznano. No i stało się to faktem, a trzeba powiedzieć, że medal, który pan został uhonorowany, to nie jest medal, który tak łatwo można uzyskać. To jednak jakiś wkład trzeba mieć, tym bardziej, jeżeli ktoś jest spoza grona wędkarskiego, ale współpracuje z nami. Jeszcze raz, panie pośle, gratuluję panu. Również chciałbym wam podziękować takim skromnym, miękkim dyplomem posła RP za to, że umieliście to do tej pory wspólnie razem robić ze mną na właśnie rzecz tego środowiska. Działalność członków Polskiego Związku Wędkarskiego to wspaniała pasja i jednocześnie szlachetna sportowa rywalizacja. Spotkanie w tym środowisku to doskonały moment na podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz na składanie życzeń i podziękowań. Jestem pełen uznania dla pana pracy na rzecz wędkarzy naszego regionu. To między innymi dzięki pana zaangażowaniu. Wasza działalność przyczynia się do propagowania wiedzy i ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też składam na pana ręce gratulacje za wszystko, czego udało się dokonać oraz dziękuję za wkład w rozwój Polskiego Związku Wędkarskiego w naszym regionie. Życzę wielu powodów do zadowolenia, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistej. Poseł Rzeczypospolitej, poprosimy pana, szanownego pana Iwańskiego Mirosława. Bardzo wszystkiego. Pan Gruński Tadeusz. Również panu Tadeuszu wszystkiego najlepszego. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze. Poprosimy pana Ciurek od pan Borczyński Lech. Kukała Eni. Pan Rączkowski Bogumił. Panie Bogumił, wszystkiego najlepszego. Pan Kiszta Piotr Andrzej. Pan Pomyśl Jerzy. Pan Bober Jan Darek. Pan Jaskuła Tadeusz. Alek. Wszystkim lepiej wygrał. Dziękuję. Pan Piekat Krzysztof. Pan Salamu Zbigniew. Pan Urbaniec Franciszek. I pan Zawistowski Krzysztof. A on naszej ryskiej mówię. Pan Pawle, ja w tych wszystkich płytach, taśmach, ja jestem ci naprawdę wdzięczny, ponieważ z tego korzystam i pokazuję. Jest to zrobione kawał dobrej roboty, który tak pięknie przekazuje tym wszystkim, którzy chcą zobaczyć, jak wasza organizacja funkcjonuje, a naprawdę ona funkcjonuje bardzo dobrze. Jeszcze raz serdecznie ci dziękuję.